No dobrze, ale powiedz mi, a na przykład ile dostajesz dziennie nieprzyzwoitych propozycji od dziewczyn? Krzysztof. Jako pilot. Jako pilot. Jako Niech pilot. Pan się ze mną przeleci. No, widzisz, po to ten film robiliśmy. No. Ty jesteś cwany, że tutaj niby, a tam za hangarem był pucupu, nie? Zakościelny, nic się nie zmienia. Całe twoje nazwisko, Zakościelny. No. A w ogóle mam taką fajną anegdotę. Proszę, teraz będziesz mówił? Koncert muzyki filmowej miałem, bo tak gram z fantastycznymi ludźmi z Akademii Muzycznej w Katowicach, profesorami i absolwentami. Zapraszam cię, nie chciałem. Ja gram na skrzypcach, słuchaj, muzykę filmową, wyobraź sobie to. Kiedyś cię zaproszę. I to jest ta anegdota. I teraz nie. I teraz chciałem zrobić takie tło, podkład, żebyśmy wiedzieli, o czym mówię. I idę sobie do tego kościoła w Nadarzynie. Tak. Mhm. I sprząta jakiś tam pan, grabi liście, nie? I mówi tak do mnie. O, dzień dobry, Kościelny, Zakościelny. Fajnie, śmieszne, nie? Maciek, żebyś teraz wiedział. To wykorzystać w ogóle w show jakiś. Stary, ty mógłbyś w trasę z tym dowcipem pojechać. No, no. One dowcip show. Ty, ja to tak zmontuję, że ty tu powiesz, a tu będą ludzie leżeli pokotem, rozumiesz? Ta pani się jeszcze bardziej rozbierze, powie taki żart. Kościelny, Zakościelny. Ty, teraz kumam, to jest zabawne. Powiatowy, wojewódzki, też można. A ja myślę, wiesz, o co tu chodzi? Że ja myślę, że gdybym ja powiedział ten żart drugi po jego dowcipie, to jego by był słaby, mój był dobry. Ale w ogóle, szczerze mówiąc, to jego tak zmontujemy, że on będzie siedział i dogryzał tylko, wiesz? Proszę pani. Przepraszam, co ty byś chciał? Wody bym chciał. Ja ci k***a naleję, chodź. Masz, lepiej. Zamknij ryja, ja z gościem rozmawiam.